Witam serdecznie. Pierwsza piosenka wymaga takich krótkich przedmowy, dlatego powiem o niej parę słów. Jest to właściwie fragment takiego dłuższego poematu rosyjskiego barda Aleksandra Galicza, który w odróżnieniu od tak częściowo tolerowany w przestrzeni publicznej Wysockiego i Okoczały w czasach, kiedy tworzył, czyli w czasach Związku Rosyjskiego, był pod kompletnym zakazem. Zresztą nawet po tym, jak już wyjechał do takich tajemniczych okoliczności, zginął, no, oficjalna wersja samobójstwa w Paryżu. I jest to moja próba mojego takiego wolnego autorskiego przykładu, fragmentu poematu Galicza. On sam ten fragment kiedyś wykonywał przy akompaniamencie gitary, bo recytował, można tak powiedzieć. I dlatego ta nazwa Jak Trzeba, ona nie jest już taką oficjalną nazwą tego tekstu, tylko stanowi zaledwie część tego dłuższego poematu. Ale bardzo, bardzo, jak mi się wydaje, dziś aktualny. Więc niż aktualny, ważny. Nie warto, naprawdę nie warto się bać tego, czym zwykle nas straszą. Bo przecież i tak nie zmienimy nic tą całą paniką naszą. Nie dzikich burz, ani czarnych róż, ni wojny, ni braku chleba. A warto się bać tylko tego, kto wygłosi, ja wiem, jak trzeba. Kto powie narodzie, załatwaj mi, ja cię nauczę, jak trzeba. On wywróży wam piękne życie, namaluje cudowny świat. Zresztą nawet ten świat ujrzycie w całej krasie przez kwadrat krat. On to umie budować frazę i otwierać do serca drzwi, całą ziemię wypieść żelazem, a następnie utopi w krwi. Dlatego powtarzam, nie warto się bać ni wojny, ni braku chleba, a warto się bać tylko tego, kto oznajmi, ja wiem, jak trzeba. Nie ufaj, omij go. On kłamie, on nie, jak trzeba. Kocham Cię.
przegrodzie piosenki poetyckie i tekstem pójdzie zacięty szczerze górę z gdybą był szefem szurę. Tam autorem tego tekstu by słowo fundować kurę, ale można mnie wysłać nawet do łagru. A ja w tym łagrze ze śpiewaną także I'm